To jest program Gość Dnia Kinga Jamiała, Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę. A dzisiaj razem ze mną w studiu pan Michał Woź, minister do spraw pomocy humanitarnej. Witam serdecznie panie ministrze. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, grube miliony popłynęły do Boża z Funduszu Sprawiedliwości. Niektórzy mówią, że docenił pan swój okręg wyborczy, a niektórzy mówią, że go pan przecenił. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Obiektywne, subiektywne. I obiektywnie, i subiektywnie bardzo dobrze się stało. Życzyłbym sobie, żeby każdy reprezentant okręgu dbał o cały okręg w taki sposób, w jaki mi się udało zadbać i o racibusz, ale też przecież projekty były realizowane szerzej i w Rybniku, i przecież w Jastrzębiu, Żorach, w Mikołowie. Bardzo, bardzo dobrze się stało. Zostały wywołane jakieś emocje, ale myślę, wśród takiej bańki medialnej, ludzi, którzy żyją tylko żółtymi paskami jednej z telewizji, bo. Wszystko, co stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli nawet pod, pod rządami przecież prezesa Kwiatkowskiego, który no, jest czynnym politykiem, startuje teraz do Senatu z Platformy Watelskiej. Wszystko było zgodne z prawem, wszystko było legalne, wszystko było zgodne z przepisami, więc czynienie komukolwiek zarzutu z tego, że na równych zasadach dba o swój okręg wyborczy, no, jest czymś zaskakującym. Racibusz, dlatego, że jestem raciborzaninem nie miałby na tym zyskiwać, tak? Rybnik dlatego, że jestem reprezentantem Okręgu Rybnickiego nie miałby startować w różnych konkursach związanych z Funduszem Sprawiedliwości? No byłoby to czymś kuriozalnym. Mamy zawiesić w ogóle działalność, nie wiem, funduszy państwowych w związku z tym, że e, e, różnego rodzaju reprezentanci Okręgów reprezentują różne okręgi, tak? No, 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 no sprowadzajmy temat do konkretów, a nie, a nie do absurdów. Skąd w takim razie ta dyskusja, która się wywołała przedwczoraj tak naprawdę już w w mediach ogólnopolskich, skoro wszystko było zgodne z literą prawa? Proszę, niech Pani redaktor mi powie, skąd ta dyskusja, tak? Znaczy, jest tak, prześledziłem to, zobaczyłem materiały mm. stacji TVN24 i te materiały sugerują, że pieniądze z funduszu są wykorzystywane na kampanię wyborczą, co jest bzdurą, to znaczy pieniądze z funduszu są realizowane zgodnie z celami funduszu. Tam jest jedno wielkie przekłamanie, bo wszyscy zawsze mówią o Funduszu Sprawiedliwości jako tym, że pieniądze dla ofiar przestępstw zosta zostały zabrane pieniądze dla ofiar przestępstw i gdzieś tam przekazane. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Znaczy, Fundusz Sprawiedliwości ma trzy cele równe sobie. Nie jest tak, że któryś z celów jest ważniejszy, innym mniej ważny. Jedno to jest wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwem, czyli ofiar przestępstw. Drugie to jest pomoc postpenitencjarna, czyli dla tych, którzy wychodzą z więzienia na, na start, jakby taka drobna pomoc. I trzecie to jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Wszystkie te cele są równe. Eee, I co więcej, no w czasach Platformy Obywatelskiej na pomoc ofiarom przestępstw przeznaczano około 15 milionów złotych rocznie. W tym momencie, tylko w tym roku jest przeznaczonych 65 milionów, a przygotowałem jeszcze, jak byłem wiceministrem sprawiedliwości, program, on teraz jest realizowany, program o wysokości 350 milionów złotych, tak, dla ofiar przestępstw. Nawet w tym roku przeznaczamy właśnie te 65, a blisko 100 milionów, jeżeli wszystkie konkursy pójdą zgodnie z planem. I porównajmy sobie, znaczy to jest pięciokrotnie co najmniej więcej od 15 do, do 65 czy do 100, to między 5 a 10, 10-krotnie więcej dla ofiar przestępstw, a dodatkowo Skoro tych pieniędzy jest tak dużo, te pieniądze spływają do funduszu, zreformowaliśmy fundusz, to jest jedna z lepszych e, rzeczy, które udało się ministerstwu sprawiedliwości zrobić, to tym bardziej te pieniądze powinny służyć ludziom i służyć przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości, bo jakie są przyczyny przestępczości? Znaczy mamy e, rozpad więzi rodzinnych, tak? mamy e, niezadbanych młodych ludzi, mamy różnego mm. rodzaju badania naukowe z tego finansowane, szkolenia, Panie i pieniądze, pieniądze, były... pieniądze poszły między innymi na wyższą szkołę zawodową, w Raciborzu, to pod który cel? Pod powodzić. Przeciwdziałanie Przestępczości. To był świetny projekt, naprawdę świetnie napisany projekt. Zwłaszcza, że Racibórz i Wyższa Szkoła Zawodowa po pierwsze prowadzi resocjalizację, jaki kierunek, kształci i ma naprawdę dobrą opinię ta resocjalizacja. Ale też proszę im pokazać drugie miasto w Polsce, gdzie takiej wielkości, gdzie jednocześnie mamy zakład karny, gdzie mamy zakład poprawczy, gdzie w powiecie mamy dwa ośrodki młodzieżowo-szkolne wychowawcze, a w okręgu w okolicy co najmniej cztery. Znaczy. Projekt został złożony na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości z projektu skorzystało 2000 tysiące dzieciaków, były tam zajęcia profilaktyczne, zajęcia sportowe, były cały szereg różnych działań, wykładów, dyskusji prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową i wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Czy, czy, czy Jeszcze raz pytam się, czy dlatego, że pochodzę z tego okręgu, uczelnia z naszego okręgu rybnickiego, podmioty z naszego okręgu mają nie składać wniosków do Funduszu Sprawiedliwości? No byłoby to kuriozalne. Czyli nie przecenił Pan, docenił Pan swój okręg wyborczy. I wszystko zadziało się zgodnie z prawem i życzyłbym sobie, żeby każdy reprezentant okręgu tak realizował to, co obiecywał. Eee, kampania trwa najlepsze, wybory zbliżają się wielkimi krokami. Pana baner można było zauważyć na płocie kościoła w Rybniku-Chwałowicach. Czy panu ta sytuacja jest znana? Bo nie, to jest to nowa, nowa, no, nowa, nowa informacja dla mnie. Wczoraj e, jeszcze ten baner wisiał. Przyznam mhm. się szczerze, dzisiaj już tamtędy nie jechałam. Wywołało to poruszenie wśród mieszkańców dzielnicy, rybnickiej dzielnicy Chwałowice. No bo kościół to chyba nie to miejsce, gdzie powinno się prowadzić kampanię wyborczą. To jest taki piękny kościół, nie wiem czy barokowy, czy neobarokowy, rzeczywiście. E, sprawdzę, znaczy jest tak, że ja mam wielu współpracowników, różne osoby same do mnie dzwonią, piszą. Jestem wdzięczny każdemu, kto chce się przyczynić do mojej kampanii wyborczej, kto mi w tej kampanii pomaga. E, setki banerów rzeczywiście zostało wziętych przez ludzi i wywieszonych, ale to nie jest tak, że ja mam kontrolę nad każdym banerem. Oczywiście pojadę tam bezpośrednio po jeżeli Pani redaktor, i dziękuję za tą informację, sprawdzę, e, na pewno wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby Kościół był tą przestrzenią wolną od polityki. E, nie wiem kto ten baner, jeżeli, jeżeli to, tak jest, tak? Znaczy przyjmuję, mm. że tak jest, jak Pani redaktor mówi, nie wiem kto go wywiesił i e, nawet może się tak zdarzyć, że nie do końca ktoś z moich współpracowników, tylko naprawdę jestem bardzo wdzięczny wszystkim osobom, bo dostałem setki smsów, telefonów, maili, wiadomości na Facebooku, że osoby chcą udostępnić swój płot, że proszą mnie o baner. Banery, nawet o większą ilość, czy niektórzy prosili o pięć, niektórzy o dziesięć banerów, że chcą wywiesić u siebie w okolicy, chcą w ten sposób przyczynić się. I to pokazuje, że, że, że te poparcie, ta sympatia wśród ludzi jest, za co jestem bardzo wdzięczny. Ja z pokorą podchodzę do swojej pracy. Staram się być e, nienachalnym też w kampaniach wyborczych, bo wszyscy jesteśmy e, tymi kampaniami e, zmęczeni, kiedy z e, każdego płotu spoglądają na nas te głowy polityków, których na co dzień mamy w telewizji, ale takie są realia kampanii wyborczej, to znaczy, my proponujemy program, proponujemy. Kontynuację dobrych rządów proponuję, bo to były naprawdę dobre cztery lata. Ja też nie mam się czego wstydzić, nie przespałem tych ostatnich lat, tych czterech lat, bardzo intensywnie pracowałem, najpierw w Ministerstwie Sprawiedliwości, potem w Urzędzie Marszałkowskim u nas w województwie i dla naszego województwa. Teraz bezpośrednio w rządzie, jako członek Rady Ministrów, odpowiedzialny za pomoc humanitarną. Panie I rzeczywiście minister... chciałbym mieć więcej czasu na to, żeby samemu móc jeździć i te banery rozwieszać. Rozwiesiłem raptem dwa, trzy, trzy na moich miejscach, tak, czy u czy, czy, u, u członków mojej rodziny, na płotach, na płotach e, moich wujków, czy, czy, czy innych osób, które się zgłosiły. Ale na płocie kościoła pan się odcina. Nie, nie odcina. Znaczy, uważam tak. Mm -hmm. nie, 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 kościół jest, powinien być przestrzenią wolną od polityki. E, ja tego nie widziałem, więc oczywiście e, sprawdzę. Ale jak mówię, jestem wdzięczny każdemu, kto się chciał zaangażować i kto. Wykonał tą pracę, poświęcił swój wolny czas, ten trud i rzeczywiście wywiesił, są wywieszane w różnych miejscach. Jeżeli tam jest wywieszony, to rzeczywiście bezpośrednio po naszym programie pojadę, sprawdzę, mm -hmm. czy, 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 czy dalej tam wisi. Kościół na pewno powinien być przestrzenią wolną od polityki. Panie ministrze, dobro Raci Boże, ale dobro myślę całego województwa śląskiego leży panu na sercu. Czy pani redaktor lubi podkreślać, jak wszyscy przyjęło się, że jestem z Raci Boże i dobro Raci Boże, ale ja podkreślę, że naprawdę. Ja jestem, jestem z Mam o swoje miasto, i <laughs> jest, dobro jest, radlina leży mi także na sercu, więc a absolutnie mi, nie miałam a mi, nic wykonania. A, mi, mi, a, mi, a, mi, a, mi a mi także dobro radlina, dobro rybnika, dobro jastrzębia żor, bo e, mam mandat, obecnie sprawuję mandat w Sejmiku Śląskim jestem reprezentantem całego okręgu, więc mm -hmm. w taki sam sposób jako Racibusz, w taki sam sposób dbam i chcę dbać o cały region. I mam e, świetne relacje z wieloma burmistrzami, włodarzami, wiedzą, że gdy mają jakiś problem, to mogą się, to mogą się zwrócić. To było Zwłaszcza, moje że słyszałem, słyszałem o tym, że. Mm -hmm. Że opinia taka krąży, bo rzeczywiście ten czas jest napięty, ale opinia taka wśród burmistrzów krąży, że jeżeli coś ma być rzeczywiście dopięte na ostatni guzik, to powinni zwrócić się do mnie i z moją pomocą na pewno to będzie wykonane. Cieszę się, że taka opinia wśród wodarzy naszych gmin jest. Absolutnie proszę tego nie brać do siebie. Ja chciałam zapytać właśnie o to, jak dba się o całe województwo śląskie, jak pracuje się na rzecz tego województwa. Łatwiej będąc członkiem zarządu województwa śląskiego, czy łatwiej będąc w Warszawie w ministerstwie? To są e, dwie różne, ale przenikające się dziedziny i e, ja miałem to szczęście, że byłem pół roku wicemarszałkiem województwa. Odpowiadałem za drogi, udało się zrealizować, dopiąć mnóstwo tematów tutaj u nas lokalnie. Mam poczucie dobrze wykonanej pracy, dobrze spędzonego półrocza, e, które będzie owocować. Natomiast Będąc w rządzie, mam bezpośrednią relację z członkami Rady, innymi ministrami, tak, członkami Rady Ministrów, jestem w stanie coś, co na poziomie urzędniczym utknęło, e, e, przyspieszyć czy przypomnieć ministrom, żeby rzeczywiście o ten temat zadbać i przykładem jest chociażby, no, e, nasza e, wielka inwestycja, czyli Droga Regionalna Racibórz-Pszczyna, tak, te, 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 ten kręgosłup właściwie komunikacyjny dla całego regionu, bardzo ważny dla Radlina przecież też, bo z jednej strony mamy odcinek Pszczyna, Rybnik gotowy, tak. w Rybniku obwodnica, e, już jest w trakcie realizacji. W Bożu. Udało się doprowadzić to też było pod znakiem zapytania, bo były lata zaniedbań, to znaczy Platforma tak to przygotowała, niestety znowu okazuje się nieudolność rządów Platformy, bo zostało to zaprojektowane, ale został wyliczony koszt wodnicy Raciborza na 200 milionów złotych i cały przetarg był pod znakiem zapytania. Udało się na mój wniosek jeszcze i w sejmiku i w zarządzie województwa tak przesunąć środki, tak zagospodarować pieniędzmi, że dodatkowe 100 milionów zostało uruchomionych, dzięki czemu uruchomiliśmy przetarg, dzięki czemu przetarg został rozstrzygnięty i dzięki czemu został podpisana umowa w obecności premiera i e, właściwie budowa się zaczęła, znaczy tam te pierwsze e, wycinki już są, już e, realnie maszyny są na budowie, więc za, e, za, tych, za, tych, za te niecałe dwa, dwa lata ta, ta wodnica Raciborza będzie, ale teraz kluczowe jest połączenie między Raciborzem a Rybnikiem. I... Okazuje się, że znowu nieudolność platformy, znowu te złe rządy dają o sobie znać, bo proszę sobie wyobrazić, że na kluczowym odcinku tak zaprojektowano y, y, chociażby most nad y, y, jednym miejscem nad kanałem ulgą, że y, przewidziano, że linia kolejowa, która tamtędy przebiega, formalnie tam pociągi nie jeżdżą, ale linia kolejowa w planach jest. I, i, i tak zaprojektowano, jakby tej linii kolejowej nie było, jakby miała być zlikwidowana. Ona jest formalnie zlikwidowana nie jest. I teraz się rodzą problemy. Takie problemy, że albo trzeba przeprojektować tą drogę ale przeprojektowanie nie jest łatwe, bo to nie jest proste podniesienie konstrukcji, tylko to jest wyjście poza plany związane z ochroną środowiska, czyli kolejnych 5, może nawet 10 lat w plecy. I udało się, właśnie dlatego o tym mówię, jak wyglądają relacje między rządem, samorządem i dbaniem o ten lokalny interes, udało się ten problem przedstawić ministrowi infrastruktury, premierowi, premier sam się zainteresował i polecił przygotować takie specjalne porozumienie między rządem, między yy, yy, liniami kolejowymi PKP. A samorządem województwa ta umowa już została przedłożona, o tym, żeby ten teren przekazać, żeby nie trzeba było przeprojektowywać mm -hmm. tej drogi, żeby nie, żebyśmy nie tracili kolejnych 5-10 lat, tylko żeby rzeczywiście te projekty można było zrealizować. I to jest właśnie realny wymiar tego. To jest inna działalność, inna praca, ale realny wymiar tego, że rzeczywiście na y, każdym etapie powinniśmy mieć. Osoby na każdym szczeblu, które w sposób właściwy dbają o interes regionu. Bo jeżeli nie mamy takich pozytywnych lobbystów, w granicach prawa oczywiście, ale takich, którzy będą przypominać o rybniku, o, o Jastrzębiu, o żorach, o Mikołowie, o całym naszym regionie, to o Wodzisławie, to po prostu mhm. będziemy na uboczu, a tego nie chcemy. Naszego region ma gigantyczny potencjał. Sz... Mhm. Uda się szepnąć w ministerstwie na przykład o drodze głównej południowej, która gdzieś utknęła w martwym punkcie. Droga główna południowa to jest wielki grzech zaniedbania prezydenta Wodzisławia Śląskiego który e, od dwóch lat boryka się z e, 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 decyzją środowiskową. Tam jest, dochodzi problem ale związany z ochroną środowiska. Ale nie ma, więc z ochroną, tak z ochroną, naprawdę z boryka się z czymś, e, tak, co nie ale, jest. Tak, ale, ale prześledźmy historię. Gdyby pan prezydent, lepiej projektował, bo skuteczniej szybciej, szybciej działał, tak? To, to by na pewno tego nie było. W tej chwili doszło do taki problemów. rzeczywiście zaniedbania są duże. Ja jeszcze jako wicemarszałek wymieniałem bogatą korespondencję z panem prezydentem i z dokumentów wynika, że pełną odpowiedzialność za tą sytuację bierze na siebie prezydent Wodzisławia Śląskiego, szkoda, że nie zwrócił się rzeczywiście, przynajmniej do mnie, może do innych reprezentantów okręgu, o to, żeby poprowadzić po rozmowy, zwłaszcza w Ministerstwie Środowiska, bo to w tej chwili jest tam. Ja zwróciłem się z własnej inicjatywy, jeszcze jako wicemarszałek do ministra środowiska i otrzymałem zapewnienie, że ta decyzja środowiskowa jest już na ostatnim etapie. To ciekawe, ja pamiętam, że kilka miesięcy temu byłam na takim spotkaniu, był tam pan europoseł Olbricht, m.in. pan poseł e, Krzysztof Gadowski i oni wszyscy wysyłali pisma jakby przynaglające do Ministerstwa Środowiska. Z tego co wiem, odpowiedzi nie było, ale może też mam nieaktualne e, informacje. W każdym razie to, co pan powiedział, czyli jest szansa na to, że ta decyzja w końcu zostanie wydana, tak? No, bez tej decyzji nie ma mhm. szans na realizację tej drogi, więc ona albo zostanie wydana, albo powinniśmy się pożegnać z tą inwestycją, czego nikt z nas by nie chciał. A województwo ma pieniądze na tę inwestycję? Województwo śląskie z własnych pieniędzy realizuje teraz cztery ogromne inwestycje i patrząc priorytetowo, musimy najpierw dokończyć kręgosłup dla naszego województwa komunikacyjne czyli drogę regionalną racibórz wszyna, tą dwupasmówkę, która połączy, przez wszystkie miasta przyjedzie i przez powiat raciborski, wodzisławski, przez Rybnicki i poleci dalej. I to jest główny punkt. Już w tej chwili wiadomo, że to będzie koszt 800-900 milionów. Województwo zaangażowało się w sposób gigantyczny w inne drogi, więc samo na tym etapie sobie nie poradzi. Są potrzebne i środki rządowe, i środki pewnie europejskie. I jestem przekonany, że to jest najważniejsze zadanie przyszłej kadencji, żeby dopiąć Tą inwestycję, która już, gdzie już projektowanie się kończy, nie licząc tego nieszczęśliwego, tej nieszczęśliwej linii kolejowej, co udało się przeskoczyć, dopiąć, dopinać ten temat, żeby, żeby nie było żadnych problemów. Czyli najpierw zrealizujmy to, co jest zaprojektowane, a potem e, 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 wszyscy pomóżmy prezydentowi Włodzisławia, który nie do końca wziął na siebie duże brzemię, tak, wziął na siebie odpowiedzialność za projektowanie, jest liderem tego projektu, projektowanie drogi Głównej Południowej, a boryka się z problemami związanymi z decyzją środowiskową, więc to trzeba przyspieszyć i wtedy, kiedy będzie projekt, będziemy mogli rozmawiać o pieniądzach. Niewątpliwie te dwie drogi to są kluczowe drogi do realizacji w naszym regionie. Na pewno działania na najbliższe, najbliższy rok, najbliższe dwa lata to jest droga regionalna Racibórz i dokończenie tego projektu. Czyli droga Główna Południowa kiedyś tak, ale teraz nie... Bo są inne priorytety. Też jest priorytetowa, też jest ważna, też powinniśmy się o nią troszczyć, ale przypominam, że jeszcze nie jest zaprojektowana. Proces inwestycyjny polega na tym, że najpierw trzeba uzyskać drogę środowiskową, potem projekt. Po projekcie, czy musi być tak zwany ZRID wydany przez wojewodę, co też trwa, dopiero później jest przetarg, a przetargi na tak duże inwestycje też trwają. Pół roku, czasami i dłużej, i dopiero potem realizację tej drogi. My jesteśmy z tych pięciu punktów ważnych, jesteśmy dopiero na pierwszym etapie, co jest związane z latami zaniedbań. Z tym, że przez lata, przez blisko trzy dekady, osoby odpowiedzialne za nasze województwo, za nasz region, za nasze miasta, w zdecydowanej większości związane niestety z Platformą Oetelską, zaniedbały swoje obowiązki, nie realizowały tego, co do nich należy. Teraz to się zmienia, teraz to zmieniamy, przyspieszamy. I oczywiście Droga Główna Południowa jest priorytetowa, bo łączy przecież Jastrzębie z Wodzisławiem, i dalej właśnie ma być łącznikiem z drogą regionalną Racibórz-Wszyna, czyli z drugim kręgosłupem, czy z tym podstawowym kręgosłupem dla regionu, ale w drodze regionalnej racibórz jesteśmy na etapie z tych pięciu, jesteśmy na czwartym, czyli kończymy projekt, będziemy mogli inwestować piąte. W drodze głównej południowej jesteśmy na pierwszym etapie. Stąd obie są priorytetowe, ale przez to, że były zaniedbania, nie będą realizowane od razu. Ale jak województwo sobie z tym radzi? To jest bardzo ważne. Województwo śląskie, jeszcze jak byłem wicemarszałkiem, postanowiliśmy wspólnie... Przez lata oczywiście różnych decyzji urzędniczych, ale dopiąć tą kropkę nad i yy, i remontujemy. Po pierwsze łącznik między Raciborzem a Wodzisławiem, czyli drogę 935 i dalej będzie remontowana, mam nadzieję 933. A po drugie między Wodzisławiem a Jastrzębiem, czyli do czasu kiedy nie powstanie ta obwodnica droga główna południowa. Teraz mamy gigantyczną inwestycję, przecież to jest 250 milionów złotych. Druga największa inwestycja drogowa w województwie jest u nas w okręgu. Pierwsza naj, największa to jest yy, odcinek yy, obwodnica Raciborza, czyli odcinek drogi regionalnej. Regionalnej Raci Druga największa inwestycja to jest droga Wodzisław-Mszana-Jastrzębie. Jestem z tego dumny, bo jeszcze nasi poprzednicy, Platforma przecież przewidywała, że zapłacimy za to nie więcej niż 200 milionów. Okazało się po przetargach, że potrzebnych jest minimum 250, podchodzi po 300 milionów. Udało się o 55 milionów zwiększyć budżet, dzięki czemu można było zawrzeć tę umowę. Dzięki czemu właśnie w tym momencie firmy budowlane, maszyny wjeżdżają na miejsce i będzie realizowana droga między, no, no tragiczna droga, ale bardzo obciążona, tak? między Wodzisławiem przez Mszanę do Jastrzębia główne połączenie Wodzisławia z autostradą A1 A droga czyli 933, mimo 33 o której pan mówi czyli ulica Jastrzębska to jest to, to jest to. Tak, to, to, jest, to. jest to dokładnie to eee, tak powiedziałam, żeby Państwo wszyscy tak, wiedzieli, tak, bo tak. dla nas te numerki może są znane, ale nie dla wszystkich. Tak, DW-933 na 100% będzie remontowana. Już jest najbliższym... podpis, nawet nie remontowana, bo w drogownictwie mamy dwie kategorie. Remont to jest tam prosta wymiana nawierzchni, mm. pół roku to trwa nawet czasami kilka miesięcy. A więc tutaj przebudowa zupełnie. A to jest przebudowa od zera, fundamenty, wszystko będzie w bardzo wysokich parametrach. Będą chodniki, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, naprawdę o świetnych parametrach droga. Połączenie między Wodzisławiem a Jastrzębiem. I dlatego, że nie udało się zaprojektować, że ciągle jesteśmy na tym pierwszym etapie drogi głównej południowej, czyli de facto wodnicy mm. Wodzisławia. Wodzisławia, dlatego robimy tą szybką protezę. Ale to nie jest jakaś sobie proteza. To jest ćwierć miliarda złotych, tak? 250 milionów złotych, które województwo śląskie, tam dofinansowanie unijne jest na poziomie 150-140 milionów. Całą resztę dokłada województwo śląskie, czyli gigantyczne środki. Takie, no to mogę strzelać, ale pewnie jedna trzecia budżetu Wodzisławia, pewnie połowa budżetu Raciborza idzie właśnie na, na na tą drogę i to są wielkie inwestycje, które w końcu udaje się dopinać, i gdzie tą kropkę na i stawia i rząd Zjednoczonej Prawicy, i Zjednoczona Prawica w Śląskiego. Ja tutaj muszę postawić kropkę na koniec rozmowy. Pan Michał Woś, minister do spraw pomocy humanitarnej, był dzisiaj gościem dnia. Dziękuję Bardzo ślicznie dziękuję, dziękuję za wizytę za, za rozmowę. Za rozmowę. Do zobaczenia.